Witajcie, z tej strony Odkrywca Audio, to jest właśnie kolejny odcinek z serii Anno 1800. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zwiększaliśmy produkcję wełny, aby w końcu zaopatrzyć naszą produkcję tutaj płaszczy futrzanych, bo wcześniej płaszcze futrzane wymagały tutaj właśnie tego produktu i to chyba była właśnie tkanina bawełniana. Dzięki temu możemy troszeczkę zaopatrzyć nasz rodzimy przemysł bardziej skutecznie, ale przyszedł kolejny kryzys. I to jest kryzys kauczukowy. Więc oprócz dzisiejszego odcinku, co planowałem, zwiększyć produkcję cukru, abyśmy w końcu tutaj dostarczali cukier na naszą stolicę, abyśmy dostarczyli kolejny produkt, który jest wymagany do produkcji lemoniady. Więc najpierw tym się skupimy, czyli nad plantacją cukru, a w późniejszym etapie skupimy się na rozwinięciem kolejnej farmy, jeśli mowa o kauczuk. Niby ta jeszcze wyspa tutaj ma potencjał pod rozwój, tak co wcześniej się zajmowała się produkcją kauczuku, ale no powierzchnia jest coraz mniejsza, prawda? Teraz będzie trudniej, aby to zaopatrzyć jakoś skutecznie. Ale niby możemy wykorzystać to miejsce pod tą produkcję. Tylko tak, tutaj jest główny problem, to chyba był taki, a mianowicie, że nie mieliśmy już silników parowych. Dokładnie. Więc zaraz to ogarnę. Chodźmy jeszcze tutaj do przylądka. Poza tym nasza ekspedycja została zakończona. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś torpedę, jakąś postać do portu turystycznego i mamy najlepsze chmiele. Znaczy najlepsze nasionka, jakie można zdobyć, czyli hybrydowe, które wpływają jeszcze na wydajność produkcji. Ale dobra, no to tak, to już zostało ukończone. To jeszcze jedna misja ratunkowa, czyli to może być ta misja ratunkowa. Dostarczę tylko troszkę jeszcze... co ja chciałem... A, to dostarczyć. Proszę bardzo. A, szlak handlowy chciałbym też ogarnąć bardziej. Co my tutaj importujemy? Tutaj importujemy trochę węgla, troszkę z żelaza, alkohol idzie za czekoladę. Wszystko fajnie, ale coś tutaj jednak potrzebuję. Może na przykład jakieś surowce naturalne, jak w tym przypadku. Tylko tutaj bym potrzebował bardziej to miedzi albo cynka, ale w tym przypadku nie mam jak to odblokować. Więc na razie to zostawiam. A może coś tutaj? Tutaj też nic. Albo możemy też niby importować kauczuk. A właśnie, a propos kauczuku. A, musimy importować łój. Aha, czyli tak to się prezentuje. No chyba, że możemy importować bicykle, więc to też jest jakaś opcja. No dobra, na razie my to zostawimy w spokoju. Później to jakoś ogarniemy bardziej, tą sytuację. Inna kwestia to tak, co my tam potrzebowaliśmy do tej lemoniady, bo na pewno saletra, na pewno cukier, a i cytrusy. Tylko pamiętam o tym, że jakąś kartę tutaj używałem do produkcji cytrusów, a jeszcze to nie zbudowałem. Czyli jeszcze musimy poczekać, bo ja nie mam wpływów, czyli nic nowego w tej sytuacji. Ale jakoś muszę pozyskać w końcu. Dobra, to może tak troszkę rozbudowanie tą dzielnicę. O tu, proszę bardzo. A tam się nie rozbudowa, bo... bo ty nie masz prądu. Aha. Okej, okay, no to troszkę się zdziwiłem, ale mamy niby wpływy. Ile to kosztuje? 15? Czy to kosztowało 20 ten związek? A, nie, 20. To może jednak to zostawię i jeszcze... A, budują się okręty w zapasie. No dobra, no to mogę to użyć. Proszę bardzo. Ogólnie tak, jeśli mowa o produkcji kauczuku, my produkujemy wystarczająco dużo tego kauczuku, ale kwestia logistyczna, czyli mamy za mało okrętów na tym szlaku, więc musimy zwiększyć przepustowość. A propos tej karty... No, lekko zwiększy tam wydajność, na pewno zwiększone będą koszty utrzymania i potrzeby siły roboczej, ale będziemy produkować w jakimś tam stopniu cytrusy. Więc ja to już użyję. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli mowa o produkcji cytrusów. Pewnie nie jest jakieś wielkie wow, a w sumie nawet 2 tony.
A nawet powiedzmy, że nie jest tak źle. A tutaj mamy te dodatkowe towary. Tutaj też planowałem wybudować, no ale wpływy i jeszcze raz wpływy. Więc i tak musimy poczekać w sumie. Tutaj ta nasza duma naszej marynarki, czyli największy okręt transportowy. Ale tak, dobra, chodźmy do Nowego Świata, abyśmy ogarnęli dalszą sytuację. Czyli tak, Nowy Świat. Dzień dobry. I tutaj tak, potrzebujemy te deski w końcu. O, cześć. A, przyspieszam już czas na normalne tempo przy okazji. I tak to się prezentuje, czyli mamy tą tutaj dzielnicę. Jak to wygląda w przypadku chociaż tutaj silników parowych? Oj, troszkę malutko mamy, nawet bardzo mało bym powiedział. Też muszę na pewno ulepszyć trochę tą dzielnicę. Bez tego to ani nie ruszy się. Jeszcze trochę, bo troszkę to jednak wymaga populacji. Potrzebuję tortillę chociaż, ale nie mam jak produkować tortillę. No chyba, że jest jakaś specjalna karta, która może pozwolić produkować. Jest taka karta? Jeszcze mógłbym kupić nasiona kukurydzy. Tak byśmy to załatwili. O, tutaj jest fajna karta do zwiększenia produkcji ropy naftowej. A, może najpierw wyślemy ten okręt, bo oferta może zniknąć w każdej chwili. No niby jeszcze raz, ale lepiej wysłać niż nie wysłać. Może coś tutaj? O, zakład chemiczny. Ciekawe towary produkował, ale to tylko w przypadku szamponu albo pamiątek. Może coś tutaj? Nie to, ani to. Mamy tutaj chociaż kukurydzę? Powinna być raczej. This is not about revenge, but securing our people a future free of La Corona. We have to stick together. A bo też szukam taką kartę, która by działała jako zamiennik na te towary. Wytwórca tortilli. A, na Joneros. No to nie, nie coś szukam. Ja szukam coś innego. Coś, co faktycznie mi się przyda. Też w poprzednim odcinku rozbudowaliśmy jedną z naszych placówek w Arktyce, aby przygotować się do kolejnego wydobycia gazu. Ale nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku na tym się skupimy, bo na razie chciałbym się na tym skupić. Ale jak na razie, albo jestem ślepy, albo nie ma na razie tutaj w tej ofercie zakup kukurydzy. Ale z tego co widzę, to raczej faktycznie nie ma. No, chyba faktycznie nie ma tego. O, jest kukurydza. To nie jest ta lepsza kukurydza, czyli ta hybrydowa, no ale nie ma też minusów. Dobra, to tak to zrobimy. Kupujemy. W końcu się udało zdobyć. Ale tak. Zapomniałem jeszcze jedną podstawową rzecz. Aby zapewnić tą żyzność na tym małym obszarze, to potrzebujemy związku zawodowego, a jak związek zawodowy, to potrzebujemy wpływów, no to i tak poczekamy. A już myślałem, że to załatwimy, ale jeszcze właśnie mi to wypadło z głowy, no cóż. No nic, no Janusz, chcę powiedzieć. Tutaj tak jeszcze, tutaj tak. No dobra, na razie to wystarczy. To wracajmy tutaj. Przekładam farmę, gdzie bym chciał postawić tej kukurydzy. To może... Nie, nie tutaj. Może jakoś tutaj bym postawił? Nie, tutaj byłoby słabe wykorzystanie miejsca. Ojoj, nie wiem gdzie to postawić do końca. A jakbym tutaj tak na, tak troszeczkę po chamsku bym włożył tak na siłę ten związek zawodowy. Parę by pól uprawnych by powstało dzięki temu. Nie jakaś specjalnie duża ilość, ale jednak.
dobra, chyba tak to załatwimy. Ale tak, cukier. Teraz potrzebujemy ładunek cukrowy. Po pierwsze potrzebujemy tutaj troszeczkę magazynów na to. O, prawie wszystkie cegły by poszły. Siąbać. Ale tak, teraz trzcina cukrowa. To nawet stąd mogę wziąć spokojnie. Hola. Dobrze, jedna farma powstała. No to teraz troszkę to tak zbudujemy. Czyli od tej strony. Proszę bardzo. Okej, okay, to już mamy, czyli chyba jeszcze na jeden budynek powinno nas stać. Dokładnie. Wiecie, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj było 30 ton tych silników parowych. Dobra, prawie farma została już całkowicie rozbudowana. Jaka jest produkcja? 22. No, nawet by wystarczyło spokojnie. A tutaj jakaś jest karta, fabryka czekolady i fabryka pieczonych bananów. O! I byśmy produkowali przy okazji cukier. Ciekawe. Tak, ładunek, postaci cegieł i może troszeczkę desek. No to chodźmy tutaj. Chociaż dobra, to zostało ogarnięte. Związek zawodowy, jeśli mowa o produkcję kukurydzy, to wkrótce też to ogarniemy. To może bym troszkę tutaj rozbudował po tej stronie. W celu właśnie zbudowania nie farmy, a hodowli bydła. Które też jest wymagane później tutaj do produkcji tortilli. Tylko w tym przypadku będę potrzebował dwa zakłady. A i tak nie... A może bez tego. Myślałem jeszcze, żeby postawić ten silos, żeby produkować tą paszę z kukurydzy, ale może obejdzie się bez tego. Myślę, że jeden zakład, jedna wytwórnia tortilli powinna wystarczyć. Czyli tylko jeszcze dwa zakłady kukurydzy. Nie dziękuję. Kiepska emisja. Bardzo kiepska. A tutaj wszystkie zakłady produkujące żywność. O. O, fajna karta. Nawet. Jeszcze tutaj tak patrzę, czy może tutaj coś mamy ciekawego, ale widzę, że nie. No to tak, cegły i deski. Dostarczamy. A i ten kauczuk. A właśnie, mamy przecież tam jeden okręt wolny. Właśnie, to dodamy już go. To jesteś ty, tak? Tak, to jesteś ty. I nawet może bym ci zmienił jeszcze wygląd. Skórkę. A na taką. Graj jest ten, to też ma skórka, właśnie zapomniałem wam pokazać wtedy. I ona tak się prezentuje. Dobra, czyli to mamy. Powinien mieć jeszcze jeden okręt. A nie, dobra, czyli jeden tylko okręt budowałem. Czyli potrzebuję troszkę dzielnicy inwestorów. Nawet jeszcze jedna taka dzielnica by powstała. O, proszę bardzo. Może to wystarczyć. Mamy teraz wpływy. Mogę teraz zbudować małą flotę. To mogę... Czekajcie, była ekspresja? Czy to jest stare powiadomienie? Nie, była ekspresja. O Jezu. Czyli to nie było stare powiadomienie. Czyli faktycznie było tutaj trochę duże boom. Potentant? A, czyli mamy kolejny bonus za wydawanie wpływy i to wpływa na szybkość okrętów.
Czyli teraz nasze okręty będą pływać o 15% szybciej. Przydatne, zwłaszcza w przypadku szlaków handlowych. Czy mogę to odbudować? Tak, mogę, no to już to odbuduję. Też bym musimy też zacząć produkować tą saletę. To zaraz. Bo muszę. Wiem też, że tą wyspę wykorzystamy po tą produkcję. Ale tak, potrzebuję jeszcze dość dużo towarów, czyli desek, dość dużo, dużo okien, dużo żelbetu, czy tam betonu zbrojeniowego. Cały czas na to mówiłem żelbet. Ale może faktycznie mówię dobrze. Najwyżej mnie poprawicie. I tak, jak bym to chciał tutaj zbudować? Bo na pewno bym zbudował tak, bo więcej by się zmieściło się zakładów produkcji salety. Rzemieślnicy? Nie, to bardziej byli inwestorzy. Jezu, nie inwestorzy, a turyści. Jeden, drugi, trzeci. Może czwarty by się zmieścił? Ale panie gro, może jakoś się dogadamy? No, niby mogę tak to zbudować. A żeby było chociaż tak ładniej? No to, dobra, możemy tak to zbudować. Dobra, czyli tak to będzie na początku wyglądać, ten zakład. Może bym tutaj zwiększył powierzchnię magazynową. Dobrze. I co? Co ja bym tutaj zrobił? Na pewno bym tutaj zbudował budynek taki jak kapitan portu. Właśnie. Czy ja tutaj już coś nie zsypałem? Nie. Tylko bym musiał usunąć ten skład jednak. Bo wtedy to będzie działać. I zaraz zobaczycie, dlaczego ja tak buduję. Już unu momento. Jeszcze tylko to bym rozbudował. Hop. Dobra. No i jak to wybudujemy w końcu? Na spokojnie. Czyli na początku to postawię. Później te wytwórnie salety, ale widzę, że stalowy belek mi nie wystarczy na to. Więc muszę wrócić na stalowe belki. Na szczęście mamy troszeczkę tutaj. To na szczęście zostało zgaszone. To mogę usunąć. Tutaj zobaczmy tą misję ratunkową. Mamy tutaj lodowy mur i możemy wziąć tą opcję, gdzie mamy największą szansę na to, że się uda. Tutaj arcybiskup. Widzę, że niezbyt się udało, bo spadła morale spadły. To może wybierzmy sobie tą opcję. A tutaj się udało. No dobra. To płyniemy dalej. Czyli ta kwestia została ogarnięta. Teraz chodźmy do nowego świata. W nowym świecie dostarczamy ten ładunek z powrotem. Postawiamy teraz kolejny związek. I produkcja kukurydzy. Potrzebuję takie tylko dwa zakłady. I powinno wystarczyć. No i proszę wiesz. No to w sumie jeszcze mógłby to tak wykorzystać, czyli znaczy jeszcze bardziej ulepszyć tutaj produkcję ropy. Poprzez tą postać. Troszkę będzie lepiej. O, część by nagle zużycie się naprawiło. Aż kurde bym tak ciekawo się zobaczył. Naprawiło się? Nie. Tylko tutaj pokazuję. No dobra. Myślałem, że już się naprawiło. Ale chyba niepotrzebnie jeszcze miałem nadzieję. Chyba jeszcze jeden zakład kukurydzy. I tak to może chyba się prezentować. Aha. Teraz wszystko jasne.
Teraz to już chyba będziesz normalnie pracował, prawda? Dokładnie, no to jeszcze stawiamy zakład produkcji tortilli. Proszę bardzo. Jakko bym rozbudował tutaj dzielnicę Oberos. Bym troszkę zwiększył tutaj zadowolenie właśnie tej populacji. Mamy tutaj szpital? A, jest tutaj szpital. Żeby mi czasami jakaś tutaj epidemia nie wybuchła. Dobrze. Czyli to jest ogarnięte. Potrzebujemy desek i trochę cegieł. Czyli tutaj wracamy. A tutaj niech się powoli to rozwija. No powoli to będzie się rozwijało. To może chodzimy teraz tutaj, do tego sektora. Troszkę stali, troszkę może tego. Czekam na mnie jeszcze tutaj? A, to może jeszcze bym dodał troszkę więcej desek. I wracamy. A, jeszcze dla bezpieczeństwa może bym tutaj postawił straż pożarną. Na przykład w tym miejscu. A tutaj byśmy już powoli zaczęli produkować, albo bym jeszcze to ulepszył. Czy mamy jakieś tutaj zadania od mieszkańców, bo tak troszeczkę cicho jest, a o, widzę, że już jest w tym mieście. Kiełbasa i chleb. Karta górnika. A, czyli tylko wpływa na wydobycie. Nawet, czy jedno zadanie wykonane? Czy to jest te... Nie, to jest od tego. To może w Arktyce mamy zadanie? Nie mamy. W Embasie? W Embasie jest zadanie. Why teach virtue and humility to children? If their parents then spoil them with lavish presents like oranges? We must confiscate this heathen abundance. The matter is in your hands now. Surely you would not break on your word. So his will is done. Coś my tutaj zyskaliśmy? Czy tylko gotówkę? Tak nawet mi zadanie mi nie pokazało, co zyskałem. Nie wiem. Nie wiem, co zyskałem. Jestem troszkę zdziwiony tą sytuacją. All hands up ready. Znajdź ruiny pałacu siedmiu książąt w Kidushi, Wakadesze lub Angarebie. Znajdź ją na demo. Też mam zadanie od mieszkańców. Hard to imagine what it must be like without kin. Weak, alone, the bad moods. We should care for those elders who have no one else. Already? Chodźmy lekko. Ale tutaj co zyskałem w tym przypadku? Oprócz gotówki? I'm glad we can trust you to look out for us. Moskitera, która wpływała na zwiększoną produkcję upraw. No, w tym przypadku nie ma jak to tutaj zmieścić ten związek zawodowy, chociaż może bym w przyszłości tutaj postawił. No niby można. Jak to zrobić? Tutaj mamy ekspedycję. I płyniemy dalej. To tak, nowy świat.
dostarczenie ładunku, postaci właśnie desek i troszkę cegieł. Tutaj wracamy. A tutaj już jest dostarczony ten towar? Myślę, że tak. W sumie mógłbym powoli tutaj wytwarzać te towary. Chociaż nie, bo jeszcze nie mam miejsca na to. Miejsce to jedno, a jeszcze bym musiał dobudować dodatkowy magazyn, albo troszeczkę poprawić tutaj logistykę. Bo jak to bardzo duży jest budynek. To mnie troszkę to zastanawia. Gdzie to jest? Tutaj. A, widzicie, jest to nawet dość duży budynek. O, nawet troszkę tutaj ładnie się zmieściło. Myślę, że na chwilę obecną taka ilość tych zakładów powinna wystarczyć. Tylko pytanie, czy siła roboża nam wystarczy na te przedsięwzięcie. Tutaj będzie taki główny obszar cukrowni. O, cześć, deski. I cegły, rzecz jasna. No i wystarczyło. Je produkujemy. 10 ton. Czyli moglibyśmy jeszcze więcej postawić takich zakładów. Bo cukru... No, cukru to dość sporo produkujemy. Czyli kolejne tutaj zakłady wytwarzania cukru. Ale może bym zostawił tutaj miejsce na związek zawodowy. No, na przykład tutaj po środku. Tutaj już tak fajnie by na to wpłynęło. Na tą całą produkcję. Ale nie mam wpływów, więc nie mam jak to zrobić, ale mogę chociaż już ustalić tutaj szlak handlowy. No, o ile mam wolne okręty. A, mam. Jeden szlak handlowy. To właśnie będzie z tego świata tutaj. Który będzie dostarczał mi cukier. Może nawet jak najwięcej. Występuje tutaj chociaż złoto? No, występuje tutaj złoto. To może zostawię tutaj wolne sloty na złoto. A tak, co ja tutaj potrzebowałem? Nie to. Nie ten cukier. A tutaj. A i ten opis towaru. Żadnych zamienników. Ciekawe. No bo na razie tyle wystarczy. Jeden okręt powinien na razie wystarczyć na ten szlak handlowy. Możesz spłynąć. Do kauczuku bym za coś dodał, to może inaczej to zrobimy. Tutaj wezmę trochę tej stali, troszkę tych silników parowych. Troszkę stali, troszkę silników parowych. Płyniemy teraz tam do nowego świata. I łój. Łój nam spada w produkcji. A dlaczego? Co się tutaj stało? A może my handlujemy łojem? A może? Nie. No, o co tutaj biega? Dlaczego mam tak mało łoju? Skoro łoju tak dużo wytwarzam. Nie rozumiem. To może jeszcze jeden zakład dodam. Nawet, dobra, nawet dwa zakłady. Nie wiem, dlaczego tak mało tego łoju produkowaliśmy, ale troszkę to było dziwne. Taka tutaj nową dzielnicę bym postawił. No tutaj bym tak dokończył jeszcze ratusze. Thank you.
O, może jeszcze to sobie dobudujemy, może jeszcze to. I sprzedawca pocztówek. A przy nim to na przykład żółty parasol. A może po prostu drzewko. I będę tutaj troszkę rozbudował te dzielnice mieszkalne. Tak jakkolwiek. Mam bardzo niskie zadowolenie i to jest w przypadku rzemieślników i w przypadku inżynierów. A dlaczego inżynierowie? A, bo te zegarki kieszonkowe. Misja ratunkowa. Wybieramy tą opcję. I jeszcze tę opcję. Troszkę populacja spadła? A od czego? A nie, wzrasta. To wzrasta, czy mi spadła wtedy? Może faktycznie wzrasta? Nie, to starsi. Halo, 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 co się dzieje tutaj? Nie, to wszystko jest dobrze. Halo, halo, co tu się dzieje? Towary jakieś tutaj spadają, czy... Towary luksusowe? To znaczy tutaj mamy tą herbatę. Może tych ubrań i tej ceramiki będzie nam brakować. A jak ta glina w ogóle? A, no właśnie, troszkę nam brakuje tej gliny. Okej, okay, czyli więcej bym musiał tutaj troszkę ulepszyć. Na pewno od tego zacznę, czyli troszkę ulepszę te tutejsze zakłady. Może jeszcze na koniec odcinka bym troszkę rozbudował tutejszą dzielnicę. O kolejne domostwa. I bym dodał właśnie ten zakład produkcji właśnie tego towaru, jakim jest siemienia linianego. Troszkę źle tutaj wykorzystałem to miejsce. Może bym to jeszcze poprawił jakoś. A jakoś tak bym to poprawił. Czyli tak, mam te dwa zakłady, to teraz mogę dobudować chociaż to. Your ship has returned from its voyage. Chyba, że mogę jeszcze to sprawdzić, ale to zaraz sprawdzę. No i by mogę to dobudować. Kolejna karta, tym razem na stocznie. Tutaj już nie ma miejsca pod te zakłady produkcyjne przy porcie, to może bym tutaj dobudował. Troszkę by się poprawiła sytuacja, jeśli mowa o produkcję. I na razie bym to tak to zostawił. No dobra, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Dzwoneczek. Także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć!